Oj, to nie był pomysł, to raczej sen. Sen? No pomyśl, jeśli ktoś chce mieć maleńkie dziecko, czy szuka nocą dziecka ze świeczką, albo na czary liczy, na dobrą radę dobrej puszki? To prawda, dziwne. Może duch Wasi, gdy się ukaże, nam to wyjaśni. Czy ktoś mnie wzywa? Duchu, przybywaj! Boisz się? Wcale. Patrzcie, to elf. Wspaniale! Szanowni Państwo, bujnej fantazji dajmy się ponieść. Niechże się zacznie już ta opowieść. Oddaję głos naszemu gościowi, elfowi. Pewna kobieta pragnęła mieć dziecko. Nie było dla niej ważne, chłopiec czy dziewczynka. Z całego serca chciała mieć córeczkę lub synka. Nie wiedzieć czemu do wróżki szlęty sprawie udała, a ona śmiechem ją powitała. Ha, 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 ha. Na starość dziecka się zachciało. Mogę ci pomóc. Naprawdę? Ostrzegam jednak, że małe dziecko dużo cię będzie, oj dużo będzie cię kosztowało. Jestem samotna, straciłam już głowę. Postarajże się, załatw mi to dziecko, cud wyjątkowe. Jak sobie życzysz, dziecko to będzie prawdziwą perłą. Kosztować się będzie 7 euro. Masz tu kobieto, ziarej kojęczmienia, doniczkę jej zasadź i postaw w oknie słońca promienia. Ziarenko, czuję, jak drżysz. Zanim odejdziesz do swego domu, jedna uwaga, o moich czarach nie mów nikomu. Ma całe wysokości, więc nazwę córkę Salineczką. Głupinka
orzecha w zaposłaniu niech ci posłuży, ściemniczek z fiołków, kołderka z płatków bordowej góry. Komu by przyszło do głowy?
sprawnego i przystojnego. Możecie się pobrać, jest stanu wolnego. Wyobrażasz to sobie, zakochani? Pani Ropucho, ja tu nie zostanę. O, jest i mój syn, ale... Trzoski w dotyku. Drugiego takiego nie znajdziesz nigdzie, nawet w strumyku. Powiedz coś, ale kła, 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 kła. Ha, ha, no moi mili, calineczko, zaczekaj na liściu lili. A my z Aleksem, synku, przytul ją czule, przygotujemy sypialnię w mule. Ciebie, calineczko, ocalić. Dziękuję, przyjacielu, za twoje dobre serce.
Jeśli kiedyś będziesz w potrzebie, może mi to wyrosnąć. Pająkami. Czuję się